Kiedy byłem ostatnim razem, mieliśmy rozważanie na temat Manasesa, gdzie podkreślałem niesamowitą Bożą miłość, pragnienie ocalenia człowieka, pragnienie podniesienia upadłego grzesznika dla żywota wiecznego. No i siostra Marta na koniec nabożeństwa, gdzieś tam byliśmy z tyłu, bo było posiłek, powiedziała, no ona się spodziewa, że jak przyjedzie brat Szkopiński, no to będzie Księga Apokalipsy wykładał. Coś w tym rodzaju, prawda? Dzisiaj twoje pragnienie spełnię. I dla odmiany dzisiaj poruszymy kwestie związane z Księgą Apokalipsy. Moi drodzy, oczywiście po dzisiejszym nabożeństwie dla każdego z was, oczywiście tak rodzinami, bo może tyle aż nie mam, będzie dana dyspozycja, kopia tego, co dzisiaj będziemy rozważać. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, iż zapominamy, to ulatuje z naszej pamięci. A jak to będziemy mieli na piśmie, to i często można to wykorzystać jako lekcję biblijną, gdy z kimś rozmawiamy, prawda? No a jeśli ktoś chce, to może to kiedyś będzie usługiwał, to też z tego może zrobić sobie takie rozważanie. Jednym z najciekawszych rozdziałów Księgi Apokalipsy, który tak mieści się w ramach czasowych nabożeństwa, to jest właśnie 12 rozdział Księgi Apokalipsy. Jeśli chcecie, a na pewno chcecie, bo przecież Biblię bardzo kochacie, to nie ulega żadnej wątpliwości, to weźcie teraz Biblię do swoich rąk. Razem ze mną patrzcie w tekst, analizujcie tekst, czytajcie tekst. Ja wiem ze swojego doświadczenia, że wtedy o wiele lepiej się to rozumie i głębiej dociera do naszych serc i umysłów. 12 rozdział Księgi Apokalipsy ja zatytułowałem Prawdziwa historia Kościoła, czyli wizja kobiety i smoka, ale w rzeczywistości prawdziwa historia Kościoła. Wiecie, ja dużo czytam książek historycznych, i czytam książki historyczne wydawane na temat dziejów chrześcijaństwa, wydawane przez protestanckie wydawnictwa, adwentystyczne, katolickie, nieraz sięgnę do ręki, świeckie. Co do świeckich, to nawet mam chyba największe zaufanie, bo uważam, że to są chyba najbardziej neutralne w tej kwestii jakieś wydawnictwa. I zauważam, że w miarę upływu czasu, kiedy wzrasta potęga Kościoła katolickiego, jego prestiż i autorytet, historia jest fałszowana. Coraz bardziej te nowe podręczniki, te nowe książki historii Kościoła wybielają Kościół katolicki, pokazują chrześcijaństwo troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości to jest. Ja to oficjalnie mówię na prelekcjach, wykładach, czy kazaniach, czy lekcjach biblijnych, czy rozmowach z ludźmi. Mamy problem, bo te różnice stają się coraz bardziej wyraźne i uważam, że najlepszym podręcznikiem historii dziejów Kościoła i chrześcijaństwa, takim skrótowym obrazem panoramy chrześcijaństwa jest właśnie 12 rozdział Księgi Apokalipsy. Między innymi dlatego, że w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy dzieje ludu Bożego, pielgrzymka wierzących do Królestwa Niebios, przedstawiona jest z punktu widzenia nieba, Boga, a więc najbardziej rzetelnie, uczciwie i obiektywnie, prawda? Bez wybielania i bez jakichś tam, prawda, zafałszowań tego, co było. Na pewno oglądaliście film o Marcinie Lutrze, produkcji amerykańskiej, bardzo fajny film, Luther. Pamiętacie? On tam taki dość dłuższy. A na pewno oglądaliście ten polski film o Marcinie Lutrze. Oglądaliście? Przez Bruno tam polski film ukazał się, który szkaluje i przedstawia Marcina Lutra, który jako morderca, aby schronić się przed
przed wymiarem sprawiedliwości, ucieka do klasztoru i tak dalej. Był polski film. Jak były obchody 500-lecia reformacji, to ten film na 500-lecie reformacji w Polsce się ukazał. Jakiś polski reżyser go nagrał. Na Podkarpaciu był on wyświetlany prawie we wszystkich miastach. No nie wiem, jak tutaj na Śląsku. Taki film pokazujący, dołujący, szkalujący, plujący na reformację, na Lutra i tak dalej. Poszukajcie gdzieś w internecie, popatrzcie na to. No więc widzicie, ta jedna postać, a dwa filmy, dwa różne spojrzenia na jedną postać. A Apokalipsa przedstawia dzieje Kościoła takie, jakie one były, takie naprawdę, tak jak Bóg je widział, tak jak niebiosa je oglądały. Pamiętamy, że Apokalipsa powstała za czasów panowania cesarza Domicjana. Cesarz, który panował 15 lat, od 81 do 96 roku, on skazał apostoła Jana na zesłanie na wyspę Patmos. I tam na wyspie Patmos Jan otrzymuje od Pana Jezusa cały szereg wizji przedstawiających dzieje świata i Kościoła. I jedną z tych wizji jest właśnie wizja smoka i niewiasty, która znajduje się w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy. Ja będę czytał tekst z przekładu interlinearnego, ale w zasadzie nie ma tutaj większych różnic, jeśli chodzi, oprócz ostatniego wersetu, którą to różnicę wtedy podkreślę. 12 rozdział, werset 1 i 2. I znak wielki dał się widzieć na niebie. Kobieta odziana słońcem, a księżyc pod stopami jej, a na głowie jej wieniec gwiazd 12 i w łonie mająca i krzyczy rodząca w bólach i męcząca się, by urodzić. Występuje tu mnóstwo profetycznej symboliki, bo takim językiem została zapisana Księga Apokalipsy. Mamy kobietę i oczywiste jest, że kobieta jest symbolem Bożego Kościoła, jest ludem Bożym. Jakże często lud Boży przedstawiony jest małżonką baranka, prawda, oblubienicą Pana Jezusa. A przyjście Pana Jezusa i połączenie się ludu Bożego z Panem Jezusem jest nazwane weselem baranka. W Księdze Daniela lud Boży jest tak pięknie nazwany święci Najwyższego. Ale kobieta to lud Boży, to Boży Kościół. Ona jest odziana słońcem. No moglibyśmy powiedzieć pełna chwały, światłość, blask od niej bije. Tekst biblijny przedstawia kolejny symbol profetyczny. Księżyc pod stopami jej. Jak odczytać ten symbol? Jak zrozumieć ten szczegół, że kobieta stoi na księżycu? To jest motyw, który bardzo często przewija się w kulcie maryjnym Kościoła katolickiego, prawda? Jakże wiele jest obrazów i figur, gdzie przedstawiona jest Maria stojąca na księżycu. Zwróciliście na to uwagę? Oni też tak tłumaczą. No właśnie, no. A więc jak to zrozumieć? Nie znalazłem jakiegoś konkretnego wyjaśnienia na kartach Biblii, czym jest księżyc w kontekście tego proroctwa, ale ja idę za insynuacją wielu komentatorów biblijnych, którzy stwierdzają, że księżyc jest ciałem nieświecącym własnym światłem, tylko odbijającym światło słońca. I księżyc świeci wtedy, kiedy jest ciemno. Dlatego jest sugestia, że tutaj w tym wypadku księżyc jest profetycznym symbolem Pisma Świętego, ponieważ Pismo Święte odbija istotę Boga. Ono przedstawia charakter Boga, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, no i w ogóle przedstawia te wszystkie prawdy dotyczące zbawienia w świecie opanowanym przez ciemności grzechu, prawda? Więc kobieta symbolizująca Kościół Boży, stojąca na księżycu, jest to piękny symbol przedstawiający fakt, że dla ludu Bożego,
najwyższym autorytetem wiary i fundamentem istnienia, postępowania jest co? Pismo Święte. Boży Kościół opiera się na fundamencie Pisma Świętego. Mamy symbol gwiazd 12. Wieniec jest symbolem zwycięstwa. W czasach Jana, kiedy zawodnicy wygrywali zawody sportowe, nie otrzymywali medali, tylko co otrzymywali? Wieniec. A kiedy zwycięski wódz rzymski odbywał pochód triumfalny ulicami Rzymu, to na głowie miał wieniec, symbol zwycięstwa. A więc wieniec jest symbolem zwycięstwa. I ten wieniec składa się z 12 gwiazd. 12 gwiazd kojarzy nam się z 12 plemionami Izraela, czyli ludem Bożym z Starego Testamentu, ale też 12 apostołami, czyli Kościołem Bożym Nowego Testamentu. I można byłoby powiedzieć, że symbol gwiazd 12 na głowie niewiasty oznacza zwycięstwo, triumf kogo? Ludu Bożego. Jest to zwycięski Kościół Boży. Jest to Kościół Boży, który zatriumfuje. Kobieta jest w łonie mająca. Ona krzyczy, rodząca w bólach, męcząca się, by urodzić. I moi drodzy, tutaj mamy profetyczny symbol przyjścia Mesjasza. Dosłownie narodzin Pana Jezusa. Ale tutaj autor Apokalipsy akcentuje to, że ona krzyczy, że ona się męczy, że ona ma bóle. Mógłby prosto napisać, że widział ją jak rodzi, no nie? A on dodaje, co ona przeżywa, ta kobieta, prawda, zanim Mesjasza porodzi. Bo widzicie, o co tutaj chodzi? Obiecany Mesjasz miał pochodzić skąd? No z Izraela. Czyli z kobiety symbolizującej w tym proroctwie lud Boży. A jej bóle i męka rodzenia oznaczają fakt, że przez wszystkie wieki historii Izraela moce ciemności czyniły wszystko, by nie dopuścić do wypełnienia się obietnicy przyjścia Mesjasza. Przecież Izrael był celem wściekłych ataków sił zła. Przyjście Mesjasza na świat poprzedzone było licznymi klęskami i trudnymi doświadczeniami, które dotknęły Izrael Starego Testamentu. Przyjście Mesjasza na świat, zanim wypełniły się to obietnice, zapowiedzi przyjścia Mesjasza na świat, to wcale tej kobiecie lekko i gładko nie było, prawda? Szatan czynił wszystko, żeby pokrzyżować Boże plany, dlatego ona krzyczy, rodzi, bo to była walka. Teraz popatrzmy na werset 3 i 4. I dał się widzieć inny znak na niebie. A oto smok wielki, ognisty, mający głów 7 i rogów 10, a na głowach jego 7 diademów i ogon jego ciągnie 3 gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I smok stanął przed kobietą mającą urodzić, aby kiedy urodzi dziecko jej pożarł. Smok to szatan, diabeł. Ogon to jest ciekawa rzecz. Ogon jest biblijnym symbolem fałszywego proroka. Jest symbolem błędnej ideologii, kłamliwej idei, zwiedzenia, kłamstwa, fałszu i nieprawdy. Mamy tutaj symbolikę biblijną. Lucyfer nie ma ogona, którym strącił, prawda, 1/3 część gwiazd nieba. Chodzi tutaj o to, że Lucyfer swoim kłamstwem, swoim podstępem, swoimi intrygami, prawda, doprowadził do takiego stanu, że 1/3 część aniołów
usłuchała mu, stanęła po stronie Bożej. Jeśli to kogoś interesuje, to w Księdze Izajasza, 9 rozdział, 14 werset, jest wprost napisane, że ogon to jest fałsz, fałszywy prorok i tak dalej, ale podobne wersety są też w innych częściach Biblii. Popatrzmy na trzecią część gwiazd nieba, strąconych przez Lucyfera. No to są właśnie upadli aniołowie, którzy poszli za jego insuacjami. Głowy. Głowy w proroctwach to potęgi, mocarstwa, władcy, rządy. Ale mamy tutaj to, że na głowie smoka jest 10 rogów. I tutaj te rogi oznaczają dosłownie na podstawie Księgi Daniela, wniosków, jakie wyciągamy z analizy Księgi Daniela, one oznaczają królestwa germańskie powstałe po upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego w 476 roku. Ale tutaj już mamy Księgę Apokalipsy, czas poszedł do przodu. I ja bym powiedział, że tutaj w kontekście tego proroctwa rogi to po prostu ogólnie królestwa Europy albo królestwa w ogóle tego świata. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jest mowa o diademach. To są symbole władzy. Gdzie w tym rozdziale wizji smoka są te diademy? Gdzie? Na głowie czy na rogach? Na głowach. A jeśli otworzycie 13 rozdział Księgi Apokalipsy, tam znowu jest wizja smoka i gdzie są diademy? Na rogach. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że te diademy dają nam do zrozumienia, o jakim czasie dzieje się to proroctwo, na jaki czas wskazuje to proroctwo, skoro diademy są na głowach, to znaczy, że proroctwo zaczyna się w czasie, kiedy panują głowy, czyli starożytne imperia, a nie już czas Europy po upadku Rzymu. Bo rzeczywiście, na czasy panowania Imperium Rzymskiego, tej głowy, jednej z tych głów, właśnie przypadły narodziny Pana Jezusa w Betlejem, kiedy panował cesarz Oktawian August. I co jeszcze bardzo ważnego, to nie jest przypadek, że Pan Bóg tutaj pokazuje smoka, który ma kolor ognisty. To nie jest przypadek. To jest symbolika, którą Bóg dobrał tak, że ludzie żyjący w czasach Jana rozumieli ją. Wybór symbolu smoka i jego ognisty kolor, tak jak powiedziałem, nie jest przypadkowy. On odpowiada barwom narodowym, heraldyce Imperium Rzymskiego. Ognisty smok był godłem cesarskiego Rzymu. To było godło cesarskiego Rzymu. Ammianus Marcellinus, który żył w IV wieku i on napisał historię Rzymu, historię cesarstwa rzymskiego, w księdze 16 napisał takie słowa. Pogańscy Rzymianie mieli na swoich sztandarach malowidło smoka i orła. Sam sztandar był koloru czerwonego. To nie jest przypadek. To dokładnie były symbole starożytnego Rzymu. I kiedy dzisiaj na przykład byście pojechali do Rzymu i odwiedzali ruiny zbudowane przez cesarzy rzymskich, na niektórych z tych ruin zobaczycie herby starożytnego Imperium Rzymskiego w postaci smoka. Ja je widziałem i mam zdjęcia. I kiedy miałem tu kiedyś wykłady biblijne, to pokazywałem te zdjęcia. Te symbole przejął Watykan i kiedy będziecie chodzić po Bazylice Świętego Piotra, to tam watykańskie herby też mają smoka, prawda? Nad głównym wejściem do Bazyliki Świętego Piotra jest herb smoka, rudego smoka na czerwonym tle. A więc gdyby Bóg chciał na przykład dzisiaj
prorokowi jakiemuś Iksińskiemu przedstawić historię Polski, to by mógł jemu przedstawić Polskę w postaci białego orła. Czy tam biały orzeł, to lub tamto, prawda? Taką właśnie symbolikę Bóg stosował, zrozumiałą dla ludzi, jeśli się nad tym głębiej zastanowili. I czytamy, że ten smok chce pożreć dziecię. Mamy tutaj walkę Lucyfera przeciwko Chrystusowi. Kiedy w 4 roku przed naszą erą Pan Jezus się narodził, to już napotkał nas bardzo silną opozycję szatańską. Król Judei Herod Wielki chciał zabić Pana Jezusa, prawda? Interwencja Boża spowodowała, że święta rodzina uciekła do Egiptu. Gdyby Bóg nie interweniował, prawdopodobnie, Chrystus byłby jednym z tych dzieci zabitych wtedy w Betlejem z rozkazu Heroda Wielkiego. W 27 roku Pan Jezus przyjmuje chrzest w Jordanie, rozpoczynając swoją publiczną działalność. I od tej pory towarzyszą mu nieustające intrygi przywódców żydowskich zmierzających do zabicia Pana Jezusa. I w końcu dochodzimy do roku 31, gdzie Pan Jezus zostaje ukrzyżowany w Jerozolimie. Czyli wreszcie przywódcy żydowscy dopięli swojego celu, udało im się po prostu wyeliminować zagrożenie ze strony Pana Jezusa. Pan Jezus został ukrzyżowany i wydawało się, że szatan odniósł zwycięstwo. Że smokowi udało się pożreć i połknąć Pana Jezusa, krzyżując go na wzgórzu Golgoty. Ale historia biegnie do przodu i okazało się, że niby ta wielka przegrana w rzeczywistości stała się zwycięstwem Boga i Jego miłości. Popatrzmy na werset 5. I urodziła syna, mężczyznę, który ma paść wszystkie narody laską żelazną. I porwane zostało dziecko jej do Boga i do tronu Jego. Mamy tutaj mowę o porwaniu tego dziecka. Nie ulega wątpliwości, że chodzi tu o zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Pana Jezusa, prawda? No ale mamy tutaj taki motyw panowanie laską żelazną, że to dziecię będzie kiedyś panować laską żelazną. To jest symbol, który przewija się często w Starym Testamencie. Jest, on symbolizuje ostateczne zwycięstwo Chrystusa. Panować laską żelazną. Ostateczne zwycięstwo Chrystusa. Ostateczny Jego triumf jako najwyższego władcy. Popatrzmy na werset 6. I kobieta uciekła na pustkowie, gdzie ma tam miejsce przygotowane od Boga, aby tam karmili ją dni 1260. I znowu symbolika, pustkowie, no miejsce odludne, niezamieszkałe. Ale w kontekście proroctwa tu chodzi o coś bardziej głębszego. Oczywiście miejsce ukrycia, ale tak naprawdę chodzi tutaj o stan tej kobiety w społeczeństwach, w narodach i na świecie. Chodzi o stan, ona nie ma prawa do życia. Ona jest odrzucona i potępiona. Ona jest skazana na wyeliminowanie spośród społeczeństwa. Ona jest odrzucona na bok, od ludzi, na bok, na pustkowie. Ona nie może być normalnie wśród ludzi, być, istnieć, funkcjonować i egzystować. I ona przebywa na tym pustkowiu, ma miejsce przygotowane, gdzie karmiona jest. I te stwierdzenia o przygotowanym miejscu, na którym przebywa, o jej karmieniu, to po prostu symbole Bożej opieki i ochrony. Profetyczne symbole Bożej opatrzności sprawowanej nad ludem najwyższego. Bo popatrzcie, nigdy nie udało się mocą ciemności zniszczyć Kościoła Chrystusa na ziemi.
kiedy czytamy historię Waldensów, reformacji i tak dalej, czy nawet pierwszych chrześcijan w Imperium Rzymskim, to wydawało się, że prześladowania są tak straszne, tak intensywne, na tak szeroką skalę zorganizowane, że lud Boży no po prostu nie przetrwa. A jednak przetrwał. Były ofiary, i to duże ofiary, ale Bóg nie dopuścił, aby światło Bożej prawdy w postaci ludu Bożego zgasło, przestało istnieć. No i mamy okres dni 1260. To jest profetyczny okres czasu supremacji papieskiej, trwający 1260 lat. On występuje zarówno w księdze Daniela, jak i w księdze Apokalipsy. Przedstawiany jest różnie, bo raz jako 42 miesiące, innym razem jako 1260 dni, innym razem jako czas, dwa czasy, pół czasu. Ale chodzi tutaj o ten sam jeden okres 1260 lat supremacji papieskiej. I moi drodzy, werset szósty przedstawia wojnę szatana przeciwko Kościołowi Chrystusa na ziemi. I ja tą wojnę bym podzielił na trzy główne okresy, z tym, że Apokalipsa akcentuje szczególnie ten ostatni, trzeci okres. Ale pierwszy okres to jest okres prześladowania Kościoła apostolskiego przez Żydów. No bo wiecie o tym, że pierwszymi, którzy rozpoczęli taką oficjalną wojnę z chrześcijaństwem, to kto to byli? No Żydzi, prawda, słynna postać Saula, upamiętowania Szczepana i tak dalej. I właśnie w 34 roku diakon Szczepan jest pierwszą ofiarą zanotowaną na kartach Biblii, pierwszą ofiarą prześladowań chrześcijan ukamionowany ze strony Izraela. W 44 roku Jakub, brat Jana, jest pierwszym apostołem ściętym, który traci życie z rozkazu Heroda Agrypy, który w ten sposób chciał się przypodobać Żydom. Ale po pierwszym okresie prześladowań chrześcijan przez Żydów przychodzi jeszcze straszniejszy okres, drugi, prześladowania chrześcijan przez pogański Rzym. Tutaj jest obszar większy, ofiary o wiele liczniejsze i oczywiście cierpienia jeszcze większe. W zasadzie w 64 roku cesarz Neron daje początek prześladowaniom chrześcijan przez państwo rzymskie. Wtedy apostołowie Piotr i Paweł giną w Rzymie. Te prześladowania trwają do 311 roku. One tak jak fale morskie przychodzą, odchodzą, przychodzą, odchodzą. Ale w 311 roku definitywnie się kończą. Galeriusz, który rozpoczął ostatnie, najbardziej krwawe prześladowania, w końcu zrozumiał, że nie ma to sensu i wydał edykt o tolerancji religijnej dla chrześcijan w 311 roku, a dwa lata później, w 313 roku, potwierdził edykt Galeriusza Konstantyn Wielki w Mediolanie. Stąd oficjalnie w historii mówimy, że ostatecznie te prześladowania zakończyły się w 313 roku przez Konstantyna Wielkiego, ale on potwierdził to, co stało się dwa lata później. Przepraszam, wcześniej, tak jest, co stało się dwa lata wcześniej. I wydawało się, że kiedy skończyły się prześladowania chrześcijan ze strony Imperium Rzymskiego, że będzie ulga, tymczasem nadszedł okres trzeci, jeszcze bardziej tragiczny, jeszcze bardziej straszny. Ciekaw jestem, jaki będzie okres czwarty, na który my czekamy. Prawda? Bo za każdym razem te prześladowania są coraz bardziej straszne. Tym okresem trzecim są prześladowania chrześcijan przez rzymski katolicyzm. I według proroctw ten okres prześladowań miał miejsce podczas 1260 lat supremacji papieskiej
od 538 do 1798 roku, podczas którego chrześcijanie o innej orientacji niż katolicka byli niszczeni, byli unicestwiani. Ale moi drodzy, okazuje się, że podstawę do prześladowania świętych Najwyższego przez rzymski katolicyzm wcale nie dał papież, ale dał w 381 roku cesarz Teodozjusz Wielki. Cesarz rzymski Teodozjusz Wielki w 381 roku ustanowił rzymski katolicyzm religią państwową. I dlatego na podstawie jego edyktu chrześcijaństwo niekatolickie i pogaństwo stało się zbrodnią prawem karaną. Od 381 roku każdy w cesarstwie rzymskim, kto nie był katolikiem, był przestępcą. I potem na bazie tego edyktu potem postępowało rzymskie papiestwo. W 538 roku, to był początek okresu 1260 lat supremacji papieskiej, wszedł w życie tak zwany Corpus Juris Civilis cesarza bizantyjskiego Justyniana Wielkiego, czyli po prostu zbiór praw rzymskich. I w tym Corpus Juris Civilis Justynian Wielki potwierdza edykt Teodozjusza z 381 roku, że tylko katolicyzm, a jednocześnie dodatkowo ustanawia biskupa Rzymu papieżem, czyli najwyższym zwierzchnikiem kościoła zachodniego i pogromcą heretyków. A więc zaczęło się w 381 roku. Na tym oparło się papiestwo w 538 roku i to trwało do 1798 roku. Był to koniec okresu 1260 lat supremacji papieskiej. Wtedy Francuzi zajęli Rzym, aresztowali papieża Piusa VI. On zmarł w więzieniu. Wtedy papiestwo utraciło swoją dotychczasową pozycję w świecie i dlatego ten rok uważany jest za oficjalny koniec supremacji papieskiej i prześladowań religijnych, bo tak rzeczywiście się stało. Pójdźmy dalej, werset 7 i 9. I stała się wojna na niebie, Michał i aniołowie jego, by wojować ze smokiem, i smok zaczął wojować i aniołowie jego, i nie miał siły, ani miejsce znalezione zostało ich jeszcze na niebie. I rzucony został smok wielki, wąż dawny, zwany oszczerca i szatan, zwodzący świat zamieszkały cały, rzucony został na ziemię i aniołowie jego z nim zostali rzuceni. Patrząc na ten tekst, co widzimy? Jan zapisał, że po wniebowstąpieniu Chrystusa i wyniesieniu go na niebiański tron, w niebie wybuchła wojna. Mamy tutaj postać Michała. Hebrajskie imię Michał znaczy, kto jest jak Bóg. Wiemy, że chodzi tutaj o Chrystusa. Michał to jedno z biblijnych imion Pana Jezusa. Ale mamy też oszczerce. Oczywiście w języku greckim jest to słowo diabolos, które tłumaczymy na polskie diabeł. Ale greckie słowo diabolos dosłownie oznacza oszczerca. Dosłownie. Czyli najlepszy przekład byłby taki, gdyby w przekładzie występowało zamiast słowa diabeł słowo oszczerca. Prawda? Bo ono pokazuje nam, o kogo naprawdę chodzi, kto jest ten smok. Ja spojrzałem do leksykonu PWN i tam znalazłem hasło oszczerstwo
i przepisałem, że jest to przestępstwo polegające na świadomym podnoszeniu lub rozgłaszaniu nieprawdziwych zarzutów o postępowaniu innej osoby, osób lub instytucji w celu poniżenia ich w opinii publicznej lub narażenia na utratę zaufania. Dlaczego więc Jan i Biblia nazywają szatana oszczercą? Bo on kłamie o Panu Bogu, prawda? On rzuca oszczerstwa na Pana Boga. On przedstawia Boga takim, jakim Bóg nie jest, prawda? Mało tego, on również jest oszczercą w stosunku do ludu Bożego. A więc popatrzcie, jeśli ktokolwiek z nas mówi nieprawdę o kimkolwiek, to jest kim? Diabolosem, jest oszczercą. To jest grzech, oszczerstwo. To jest działanie szatana, mówić nieprawdę, okłamywać. No a słowo szatan to jest wyraz semicki, który dosłownie oznacza przeciwnik, czyli oszczerca i jednocześnie przeciwnik Boga. Szatan został usunięty z nieba w wyniku buntu przeciwko Bogu jeszcze przed stworzeniem ziemi i człowieka, jak wynika z Biblii. Ale nadal miał dostęp, wstęp przed tron Boga. Sytuacja uległa zmianie wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu, bo wtedy prawdziwy charakter szatana został zdemaskowany przed całym wszechświatem i został on definitywnie usunięty z nieba ze skutkiem, że on już nie ma wstępu do nieba. Pan Jezus, mówiąc o swoim ukrzyżowaniu, powiedział: gdy ja będę wywyższony, wtedy widziałem. Pamiętacie w Ewangelii Jana, szatan spadł jak błyskawica z nieba i tak dalej. Diabeł został zrzucony na ziemię, której jest w jakimś sensie władcą, bo pozyskał ją do rebelii przeciwko Bogu. Szatan przebywa na ziemi, prowadzi tutaj dzieło zniszczenia świata, ludu Bożego, walki z Bogiem i nie może naszej planety opuścić. Bóg nie dopuszcza do tego, żeby historia grzechu teraz z naszej planety przeniosła się gdzie indziej, bo przecież szatan dysponuje możliwością przemieszczania się w przestrzeni. Nie, tu doszło do upadku w grzech, tu umarł Chrystus i tutaj historia grzechu się zakończy. To nie będzie tak, że ona będzie się dalej rozwijać z jednego miejsca na drugi. Popatrzmy teraz na werset 10. I usłyszałem głos wielki na niebie mówiący: teraz stało się wybawienie i moc i królowanie Boga naszego i władza Chrystusa Jego, bo rzucony został oskarżyciel braci naszych, oskarżający ich przed Bogiem naszym dniem i nocą. Użyte w badanym zapisie słowo teraz oznacza, że życie i śmierć Chrystusa wykazały świętość i sprawiedliwość Boga. Bóg został zrehabilitowany. W oczach wszechświata odzyskał pełne zaufanie i prawo do władzy, czci i szacunku. No i to samo dotyczy Jezusa Chrystusa. 11 werset. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa ich i nie umiłowali życia ich aż do śmierci. W poprzednim wersecie Jan zapisał, że mieszkańcy niebios wyznawców Chrystusa na ziemi nazywają braćmi naszymi. Zauważyliście to? Mieszkańcy niebios nazywają lud Boży na ziemi, to bracia nasi są. I przeciwko nim szatan prowadzi zaciekłą kampanię, by ich zniszczyć. Jednak wierzący są w stanie oprzeć się atakom diabła i zwyciężyć na podstawie wymienionych w tekście trzech elementów. I to jest bardzo ważny moment w tym proroctwie, te trzy elementy.
Pierwszy element. A oni zwyciężyli go przez krew baranka. W jaki sposób my, słabi, śmiertelni, ułomni ludzie, możemy pokonać tak potężnego, złego ducha, jakim jest szatan, z którym nie mamy żadnych szans, by się tak wydawało. Tutaj chodzi o to, że ci, którzy zwyciężyli go przez krew baranka, to znaczy bezgranicznie zaufali w Boże przebaczenie, oparte na krwi Chrystusa, zmarłego za ich winy na krzyżu Golgoty. I w naszej teologii nazywamy to prawdą o usprawiedliwieniu przez wiarę. W jaki sposób mogę zwyciężyć smoka? Uwierzyć, że Bóg mi przebaczył, że mnie kocha, że będę żył wiecznie, bo Chrystusa krew zmyła moje winy. Drugi element. I przez słowo świadectwa ich. Co to znaczy? To znaczy, że oni wyznali swoje grzechy, a wyznając swoje grzechy, przyznali świętość i sprawiedliwość komu? Bogu. Bo jeśli ja jestem grzesznikiem, to Bóg jest święty i sprawiedliwy. Oni dostąpili nawrócenia się, odrodzenia. Oni prowadzili uświęcone życie. Oni zadeklarowali swoją przynależność do Chrystusa. Oni opowiedzieli się po stronie Bożej prawdy, czyli podjęli konkretną decyzję. I trzeci element. I nie umiłowali życia ich aż do śmierci. To oznacza, że wszystko to, swoją wiarę w Boże przebaczenie, w Chrystusa krew i swoje deklaracje potwierdzili swoim życiem, często z tego tytułu cierpiąc, a nawet tracąc życie. No my w takiej sytuacji się nie znaleźliśmy, ale chrześcijanie czasów reformacji, czasów średniowiecza, czasów Imperium Rzymskiego, oni potwierdzali swoją wiarę czym? Życiem. Tracili życie, ginęli. Werset 12. Dlatego cieszcie się niebiosa i w nich rozbijający namioty, biada ziemi i morzu, bo zeszedł oszczerca do was mający furię wielką. To jest właśnie takie fajne słowo użyte, furia. A w Biblii Warszawskiej jakie jest słowo? Wielki gniew. Wiecie, wielki gniew, furia to taki, to chyba jest coś więcej niż wielki gniew, prawda? On ma furię wielką, wiedząc, że mały czas ma. Furia również dotyczy to, że ktoś jest w furii, bo mu rozum odebrało. Szatan postępuje tak, jakby mu rozum odebrany został, prawda? Ta nienawiść tak go zaślepia, że on postępuje już wbrew logice. Bo jak można walczyć ze Stwórcą Wszechpotężnym i myśleć, że można go pokonać, prawda? To jest wbrew logice. Ale ta nienawiść powoduje, że on takimi kategoriami postępuje. Niebiosa uwolnione od intryg szatana odetchnęły z ulgą, ale współczują ziemi. Po śmierci Chrystusa i wyrzuceniu z nieba diabeł uświadomił sobie, że nadchodzi jego koniec. I kiedy został, jest uwięziony na tej ziemi, byśmy powiedzieli, to on całą swoją nienawiść do Boga, do Chrystusa przelewa na kogo? Na lud Boży. I dlatego te istoty niebiańskie patrzą na tą ziemię i mówią: ojejku, my mamy już spokój, ale biada tam na ziemi, biada wam, prawda? Przechodzimy do wersetu 13 i 16. A gdy ujrzał smok, że rzucony został na ziemię, zaczął ścigać kobietę, która urodziła mężczyznę i dane zostały kobiecie dwa skrzydła orła wielkiego, aby leciała na pustkowie na miejsce jej, gdzie karmiona jest tam porą i pory i połowę pory z dala od oblicza węża. Właściwie to, co tutaj czytamy, to jest powtórzenie i rozwinięcie tego, co było w wersecie 6. Ale pojawia się nowy element, również symbolika apokaliptyczna.
skrzydła orła wielkiego. Czym są skrzydła? To są organy umożliwiające przetrwanie przez odlot, ucieczkę, szybkie i dalekie przemieszczanie się. Myślę, że no, ten symbol też występuje w Księdze Daniela. Pamiętacie skrzydlatą panterę, prawda? Że ten Aleksander Wielki, on potrafił daleko, szybko się przemieszczać. Babilon też, ten lew miał skrzydła orle, że potrafił się przemieszczać dalekie podboje. Ale moi drodzy, dlaczego ta kobieta ma skrzydła? Co te skrzydła powodują? Co one jej dają? Moi drodzy, na takiej samej zasadzie, jak na przykład wróbelek ma skrzydła. I te skrzydła powodują, że malutki, słaby wróbelek ma przewagę nad wielkim, zębatym i pazurastym kotem, który chciałby go zjeść. Prawda? Oczywiście kotu uda się od czasu do czasu ptaszka złapać, ale ptaszek góruje nad kotem, bo ma co? Skrzydła. I dzięki skrzydłom potrafi uciec, odlecieć. I o to w proroctwie chodzi. To, że Bóg dał niewieście skrzydła orła wielkiego, to oznacza, że Bóg ją chronił, prowadził, dawał jej możliwość ocalenia, nie dopuścił do jej całkowitej jakby śmierci. Że lud Boży w tych okresach prześladowań zawsze znalazł miejsce możliwości ocalenia, ukrycia się, schronienia i tak dalej. No i oczywiście występuje czas 1260 lat supremacji papieskiej. Popatrzmy na werset 15 i 16, który pomału nasze rozważanie zbliża ku końcowi. I rzucił wąż z ust jego za kobietą wodę jak rzekę, aby ją przez rzekę niesioną uczynił, czyli porwał. I pomogła ziemia kobiecie i otworzyła ziemia usta jej i połknęła rzekę, którą rzucił smok z ust jego. No wody. No przecież wiemy, że wody w proroctwach Pisma Świętego to ludy, narody, języki, no masy ludzkie, prawda? Ale tutaj mamy strumień wody, czyli mamy strumień wody, który z wielką siłą płynie, niszczy, burzy i zalewa wszystko, co natopi, co wszystko na swojej drodze napotka. Inaczej mówiąc, ten strumień, gwałtowny strumień wody, to jest profetyczny symbol krucjat, wojen i prześladowań podjętych przez Kościół panujący, zmierzających do zniszczenia wiernego ludu Bożego. On chciał zatopić te wojska, prawda, papieskie i władców, monarchów europejskich, które organizowały te prześladowania, wyprawy, starały się utopić tą kobietę. My wiemy, że w ciągu całego okresu supremacji papieskiej było bardzo wiele ofiar. Podaje się szacunkowo od 50 do 150 milionów. I wtedy proroctwo powiada, że ziemia pomogła kobiecie. I to jest prawda, którą można dosłownie interpretować. Ziemia dała schronienie prześladowanym. Umożliwiła im ukrycie się, przetrwanie w górach, lasach i innych odludnych miejscach. Waldensi, których tak często przypominamy sobie. Dlaczego oni przetrwali? Dlatego, że siedziba ich zamieszkania to były Alpy, góry wysokie, zalesione, jeszcze wtedy nie były tak poznane, scywilizowane jak obecnie. W takim środowisku, mimo tak gwałtownych prześladowań, zawsze pewne grupy Waldensów potrafiły się gdzieś tam ukryć, przetrwać. To samo było z innymi grupami w czasach reformacji i tak dalej. Ale również chodzi o co innego. W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. I wtedy nastąpiło coś dziwnego, a właściwie normalnego, że
prześladowani w Europie chrześcijanie siadali na okręty i płynęli do Ameryki. W pierwszej fazie historii Ameryki tymi kolonizatorami, którzy w niej się osiedli, to przede wszystkim były fale chrześcijan prześladowanych w Europie, które tam właśnie płynęły do Ameryki. I tam znajdowały ocalenie, znajdowały ratunek. Ziemia przyszła niewieście z pomocą. Nowo odkryty ląd przyjmował uciekinierów z Europy. Ale jeszcze co innego. Odkrycie Ameryki znacznie osłabiło prześladowania, ponieważ uwaga monarchów i kościoła katolickiego odwrócona została od chrześcijan niekatolików, a skupiła się na zdobyciu bogactw i panowania w nowym świecie. Teraz królowie, monarchowie, książęta, a nawet dostojnicy kościoła już nie zawracali sobie głowy innowiercami, kiedy za oceanem można było zdobyć władzę na nowo odkrytych ziemiach, złoto. Rozumiecie, o co chodzi, prawda? To ich kręciło, na tym się koncentrowali. I dlatego chrześcijanie w Europie mieli więcej tej ulgi, że tak powiem. I w tym sensie otworzyła ziemia usta jej i połknęła rzekę, w której smok chciał utopić kobietę. I ostatni werset, 17. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł uczynić wojnę z pozostałymi z nasienia jej, strzegącymi przykazań Boga i mającymi świadectwo Jezusa. Smok się rozgniewał. Z końcem 1260 lat supremacji papieskiej Watykan traci świecką potęgę, prześladowania wygasają, nastaje era demokracji, tolerancji religijnej, rozdziału kościoła od państwa. No i zaistniała sytuacja i nieudane działania zmierzające do zniszczenia kobiety wywołały gniew smoka. On się wściekł, że mu się po prostu nie udało. Ale nie odpuszcza, prawda? Nie odpuszcza, odchodzi, by wrócić i znowu uderzyć. I my na to czekamy. My na to czekamy. To, że ten czas, w którym my żyjemy, to jest cisza przed burzą. To jest cisza przed burzą. Odszedł uczynić wojnę z pozostałymi z nasienia jej. Czyli smok przygotowuje atak na świętych Najwyższego, egzystujących na ziemi w czasach ostatecznych. Trzeba pamiętać o tym, że proroctwa biblijne, okres historii od 1798 roku, czyli od zakończenia supremacji papieskiej do paruzji, określają czasem końca. Kiedy papiestwo otrzymało tą śmiertelną ranę, to pokolenia chrześcijan żyjące od tego czasu, to są już czasy końca, to są już te dzieci, czy te resztki niewiasty, strzegącymi przykazań Boga. Czyli chodzi o lud Boży w czasach końca, który stanie się obiektem ataku szatana w odróżnieniu od fałszywych kościołów z tego tytułu, że przestrzega biblijny dekalog. I mamy świadectwo Jezusa. Popatrzcie, w Biblii Warszawskiej ten tekst mówi, że oni mają świadectwo o Jezusie, prawda? Tak jest w Biblii Warszawskiej. W oryginale greckim nie ma o. W oryginale greckim jest świadectwo kogo, czego? Jezusa. To jest różnica. Bo świadectwo o Jezusie to jest na przykład Ewangelia. Kiedy opowiadamy, że Pan Jezus to robił, tamto. To jest świadczenie o Panu Jezusie. To jest świadectwo o Jezusie. A tu nie chodzi o Ewangelię, tylko tu chodzi o świadectwo Jezusa, czyli chodzi o dar ducha proroctwa. I pamiętacie, że tam w końcowej części Księgi Apokalipsy, 19 rozdział, werset 10 i inne wersety, jest to wyraźnie wytłumaczone, że świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Doszliśmy do końca. Krótkie podsumowanie. Moi drodzy,
podsumowanie pod kątem, który Kościół jest Bożym Kościołem. Nie jest napisane, który Kościół z nazwy jest Bożym Kościołem, ale są wymienione jego cechy szczególne na podstawie 12 rozdziału Apokalipsy. Dla prawdziwych naśladowców Chrystusa Pismo Święte jest jedynym najwyższym autorytetem. I amen. Pismo Święte. Po drugie, Kościół Boży to niepopularna i prześladowana mniejszość. Także w czasach końca stanowić on będzie niepopularną mniejszość. Nazwani są pozostałymi z nasienia. A więc popatrzcie, nie te wielkie katedry i bazyliki pękające w szwach. Niepopularna, prześladowana mniejszość przez wszystkie wieki. To jest Kościół Boży. Trzecia rzecz. Kościół Boży to ten, który przestrzega biblijnego dekalogu. Czwarte przykazanie o sobocie, drugie przykazanie o figurach, obrazach. No i chodzi też o całokształt Pisma Świętego. Czwarty znak. Kościół Boży ma świadectwo Jezusa, czyli dar ducha proroctwa. Wierzymy, nie widzieliśmy tego na własne oczy, ale wierzymy na podstawie przekazów historii, że objawił on się w życiu i działalności Ellen White, duch proroctwa. No i oczywiście, kto może osiągnąć zwycięstwo nad smokiem? Ten, kto uwierzył w Boże przebaczenie, w Bożą miłość, ten, kto podjął decyzję, zadeklarował się ostatecznie, po której stronie stoi i tej decyzji był wierny przez całe życie. Potwierdził ją swoim życiem. Tak to przedstawia Apokalipsa 12 rozdział. Dziękuję za uwagę. Przepraszam, że ciut za długo, ale ja nie potrafiłem się bardziej skrócić.